Cześć, witam serdecznie. Grzesiek Sprawka, MotoGP TV. Widzimy się po świętach i zgodnie z obietnicą dzisiaj wywiad z naszym gościem. A jest nim nie kto inny jak Kuba Piątek, zawodnik, który po raz kolejny zmierzy się z najtrudniejszym rajdem terenowym świata. Zapraszam na wywiad. Cześć Kuba. Cześć Grzesiek. Znowu walczysz, tak? Kolejny Dakar przed tobą. Znowu walczę. Kolejny, na szczęście udało się. Więc no wracam po dwóch sporych kontuzjach i mam nadzieję, że już ten limit pecha wyczerpany. Jasne. Jadę się teraz zmierzyć głównie z samym sobą. Udało się zebrać budżet fajnie tutaj. Gratuluję, bo to duża walka też była na pewno o pieniądze, o możliwość startu. Tutaj widzę, Lubelskie się do tego przyczyniło i fajnie, trzeba promować nasz region. A może troszkę pogadamy, bo tu już o sponsorach wiadomo, wszyscy Cię o to pytają, to jest ważny temat, czasami najważniejszy, bo bez tego nie da się pojechać, ale powiedz coś trochę o stronie technicznej, bo na pewno ludzi, którzy nie byli nigdy na takim rajdzie, jak taki rajd wygląda, w sensie ile godzin na przykład spędzasz dziennie na motocyklu, jak odpoczywasz, co jesz, jak to wiesz, bo to jest 20 dni morderczej jazdy, to powiedz może nam w dwóch słowach, jak to wygląda z takiego ludzkiego punktu widzenia. No właśnie, jak to wygląda, nie? No, jak ja wracam z rajdu i później oglądam te wszystkie relacje na Eurosporcie czy w telewizji naszej polskiej, no to jest po prostu, ja łapię się za głowę, że w takich miejscach aż byłem. No właśnie. Z mojej perspektywy to tak nie wygląda. Wstajemy 3-4 nad ranem, wsiadamy na motocykl, często jest no, o tej porze zimno, ciemno, mamy do przejechania najpierw jakieś 200-300 km asfaltami na start. Z samego rana no, mamy start, więc jeszcze te temperatury są w miarę ok, no ale jeżeli dochodzi do już pora południowa, no to nawet 50 stopni potrafi być w Argentynie, a w Boliwii 0 i grad na przykład, więc to takie, mamy bardzo skrajne warunki. Tak, wszystkie strefy klimatyczne. Tak, i to nie ma, no i jesteśmy w Chile, będziemy tuż nad oceanem, a w Boliwii będziemy na 4700 wjeżdżali, więc to jest takie... Organizm też dostaje wahania, no tak, i to nie jest tak, że my mamy chwilę na przyzwyczajenie się do tego, tylko że motocyklem... Jesteś tu, jutro jesteś tam. Tak, motocyklem zwiedzamy jak najszybciej to wszystko. Więc no, te warunki są skrajne. Dojeżdżamy gdzieś koło 3-4 po południu na biwak z powrotem. Możemy oddać motocykl do mechaników. No i oni się tam zajmują, żeby doprowadzić. Jasne. Czyli nie jest tak, że motocykl trafia do jakiegoś zamkniętego parku, tylko każdy ma swojego mechanika i on mu ten motocykl przeglądnie, wymieni co trzeba, tak, wymiana oleju. Większość odcinków tak wygląda. W tym roku będziemy mieli 2 odcinki maratońskie. To wtedy zjeżdżamy w ogóle do bazy jakby wojskowej, zamknięci w koszarach i nikt nie ma dostępu, nawet żeby nam banana przez płot przerzucić, więc jesteśmy sami i wtedy z motocyklami tymi praktycznie śpimy i sami musimy sobie obsłużyć. Tak, obsłużyć. Dodatkowa trudność, sprawdzenie, czy kierowca jest w stanie być mechanikiem. Tak? Dokładnie. I tutaj dochodzi dużo strategii, żeby tego pierwszego dnia oszczędzić ten motocykl i ewentualnie dowieźć do końca drugiego etapu. Dokładnie. No to więc tutaj dużo. No i jak zjeżdżamy jeszcze, no to motocyklami zajmują się mechanicy, a my musimy siąść i przygotować się na następny dzień. To wiadomo, ciuchy, nawigacja, tam jakieś odżywcze specyfiki, no i przede wszystkim mapka. Dostajemy mapkę na następny dzień i musimy pokolorować te 400-500 km. Ile czasu Ci to zajmuje? Jak jest taki bardzo szczegółowy odcinek, rekord ma chyba 6 godzin. No to ciężka mapą. Praca logistyczno-fizyczna i jeszcze trzeba jechać cały czas, starać się robić tak najszybciej. A powiedz mi, co jest najtrudniejsze na takim rajdzie z Twojego punktu widzenia? Sama trasa jest na pewno bardzo trudna. Ja jakąś tam technikę mam, jeżdżę już od ponad 20 lat, więc sobie radzę. Pracowałeś. Temperatury też jakoś znoszę, wysokość znoszę, ale dla mnie najgorsze właśnie było to, że rano wstajemy i to takie przez 2 tygodnie codziennie i to zmęczenie z dnia na dzień coraz większe i większe. No i,
I to było, to nawet nie, że na odcinku też tak się nie męczyłem, bo to jesteś skoncentrowany, jedziesz. No tak, adrenalina tutaj, tak, robi. Ale na tych dojazdówkach, jak masz jeszcze radar na przykład, tak. W Argentynie nie możesz przekroczyć 110 na drodze, już na autostradzie nawet. W Bolivii 80 jest maksymalnie. I co, i łapią, stoją i sprawdzają zawodników? Nie, masz GPS, który cię namierza, okay. I jeżeli przekroczysz, dostajesz karę. 100 euro i minuta za każde przekroczenie prędkości, więc... A sygnał łapie co 3 sekundy, więc no jak przekroczysz... A nawigacja na tych dojazdówkach jak wygląda? Też masz trasę zaznaczoną, czy tam już jest jakoś łatwiej? Nie, no jest łatwiej, masz mapkę, tak samo, na tej samej zasadzie, no tylko że jedziesz drogami, więc wiesz mniej więcej, że tutaj skręcić i... No, ale skręty nie są oznaczone, tak jak na naszym polskim enduro, że masz strzałkę, że tutaj skręcić. Nie, wszystko sam musisz sobie robić, czyli od początku do końca. A często zdarza się pobłądzić, także nie wiem... Wyjeżdżasz z trasy i ile trwa od momentu, kiedy zmylisz drogę, a zorientujesz się, że jedziesz nie tu, gdzie trzeba? No to zależy już od jakiego, w jakim momencie się zgubiłeś. Bo na przykład masz mapkę i jedno okienko od kolejnego różni się tam, na przykład następne masz 600 metrów. Mhm. No to jedziesz do tych 600 i nie zgadza ci się następne. No to wracasz do tego momentu, gdzie byłeś pewien. Okay. No. Gdzie było pewien. I zaczynasz jeszcze raz, szukasz. Aha. No ale jeżeli masz pomiędzy okienkami różnicę na przykład 15 km, no to zanim się zorientujesz, że jesteś w złym miejscu, no to musisz 15 to i później 15 wrócić. I to jest, nie da się. A takie rzeczy prozaiczne, nie jedziesz, sikać się zawsze, to co zatrzymujesz się, sikasz, jedziesz dalej? Ja się zatrzymuję. Niektórzy się nie zatrzymują. Niektórzy mają tak, że w ogóle cewniki mają powłączone i tutaj z buta wystaje. No to tak jak paralotniarze, ale to jest fajny patent, polecam, bo to zewnętrzny cewnik zakładasz i sikasz po prostu, nie, że w gacie czy masz rurkę, tylko na zewnątrz. Także warto rozpatrzeć, bo to w innych dyscyplinach sportu, gdzie masz długo, jesteś odizolowany, też trzeba sobie jakoś radzić i jest to jakaś metoda. Także, no to fajnie, to co? To w takim razie kondycja jest, motocykl jest, na czym jedziesz, na KTM-ie, tak? KTM-ie, tak. I obsługę techniczną firma zapewnia. Tak, Warszawa. Aha. No to, czyli co, teraz... Ekipa jest stała i... Sprawdzona, okej. Wszystkich znam. Zresztą Polaków jesteście jakoś w komitywie umówieni, coś tam razem będziecie, ten, czy to każdy sobie rzepkę skrobie tak zupełnie? Nie, no to jest, wiadomo, Polacy się wspierają, ogólnie motocykliści na tym rajdzie też, no każdy ma do siebie ten szacunek i jakoś na każdego można liczyć, czy to wiadomo, na Polaka bardziej, ale ogólnie na motocykliści mają to w sobie, że to nie tylko na lekarza, ale wszędzie na drogach. No pewnie. Motocykliście zawsze pomoże z samochodem, to już inaczej. No to co? To życzę, żebyś dojechał cały, zdrowy, zadowolony z wyniku i z formy, żeby nic się nie psuło i żebyśmy mogli spotkać się po rajdzie i złożyć sobie jeszcze raz gratulacje. Dzięki wielkie. To dzięki i do zobaczenia. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję wzajemnie.